Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać mimo czasów niesprzyjających spotkaniu. Przede wszystkim witam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas. Tym razem spotykamy się nie bezpośrednio, tak jak do tej pory bywało, ale online przez YouTube. To jest dla mnie, tak jak i dla Państwa, nowa forma kontaktu. Musimy się do siebie przyzwyczaić właśnie w ten sposób. Ale mam nadzieję, że będzie to spotkanie równie ciekawe, jak te, które mieliśmy bezpośrednio z Państwem w Pałacu Kultury, że równie żywo będą Państwo reagować na to, co ja powiem. Przede wszystkim chciałbym przywitać sprawczynię tego skoku technologicznego, czyli panią profesor Irenę Pańków, która umożliwiła nam tę nową formę kontaktu i bardzo się z tego cieszę. Od razu chciałbym też Państwu powiedzieć, że dzisiaj te uwagi, z jakimi się chcę z Państwem dzielić, prawdopodobnie będą budziły pytania, może też sprzeciw. I dla tych, którzy nie zdążą zadać pytań, bo przewidujemy pod koniec, za 15 minut przed zakończeniem, taką sesję pytań i być może nie wszyscy załapią się na te pytania i odpowiedzi. Więc to dzisiejsze nasze spotkanie, które zatytułowaliśmy Judaizm i chrześcijaństwo, religie siostrzane czy wrogie, jest spotkaniem pierwszym. Więc być może w drugiej części te najbardziej palące pytania znajdą odpowiedź. Ono się odbędzie 4 maja, również o tej samej porze. I być może tam pewne rzeczy sobie dopowiemy. Tak więc przystępujemy do dzisiejszego spotkania. Państwo znacie takie założenia metodologiczne, z którymi się podzieliłem i to macie w programie, że to nie jest wykład typowo teologiczny. Nie jest to też katecheza, bo w Polsce trzeba robić te wstępne zastrzeżenia, dlatego że przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że o religii, o Panu Bogu, o chrześcijaństwie czy judaizmie mówi się w bardzo określony sposób i kompetencje to mają przede wszystkim księża, zakonnice, jeżeli już teologowie, teolożki, więc ci wszyscy, którzy przeszli taką specjalistyczną edukację, przeważnie w polskich warunkach w instytucjach kościelnych, kościoła katolickiego, czy kościołów prawosławnych, czy kościołów protestanckich, a więc, że jest to jakoś skanalizowane, tak? Że ktoś, kto ma tytuł magistra teologii, doktora czy profesora, wypowiada się w imieniu danej instytucji. Więc tutaj nic z tego. Proszę zapomnieć, że ja wprawdzie mam te tytuły, ale nie one są dzisiaj tutaj ważne. Dzielę się z Państwem tymi uwagami przede wszystkim jako antropolog kultury, zaciekawiony religią. To o tym kiedyś może Państwo niektórzy sobie przypominacie, taki wykład religia jako zjawisko kulturowe i właśnie o tym, o tych założeniach metodologicznych wtedy mówiłem szerzej. Dzisiaj je tylko wspominam, żeby być przygotowanym na to, że forma tego wykładu będzie przypominała trochę taką mowę skierowaną do Marsjanina, który nic nie wie o tym, że na Ziemi są ważne religie, takie jak chrześcijaństwo, czy judaizm, czy islam. Po prostu ciekawi się tym tak samo, jak ciekawi się filmem, ciekawi się popkulturą, ciekawi się mediami. No i jednym z takich ciekawych zjawisk są również religie. I ja w takich kategoriach, czyli opisowych, nieoceniających, jako o fascynującym zjawisku kulturowym będę mówił. Nie będę mówił w ogóle o religii, będę mówił o judaizmie i chrześcijaństwie.
I od razu chcę Państwu przypomnieć, bo to wszyscy o tym wiedzą, przecież Państwo też wiecie o tym, że relacja między judaizmem a chrześcijaństwem jest bardzo szczególna, właściwie chyba jedyna w swoim rodzaju. Nie ma takiego przypadku, żeby jedna religia wyrosła z drugiej w sposób tak organiczny, że pierwsi chrześcijanie, łącznie z założycielem chrześcijaństwa, a więc Jezus z Nazaretu, niektórzy mówią Paweł z Tarsu, apostołowie, autorzy podstawowych pism nowego chrześcijańskich, więc Nowy Testament, było napisane przez Żydów, czyli przez wyznawców judaizmu. I to sprawia, że między tymi religiami istnieje z jednej strony bardzo bliskie podobieństwo, pokrewieństwo, więc jedna wywodzi się z drugiej, ale też mamy do czynienia z pewnym rodzajem napięcia, która wynika z tego, że wyznawcy chrześcijaństwa mają, zwłaszcza w pierwszych wiekach to jest widoczne, za złe Żydom, którzy nie stali się chrześcijanami. Czyli to jest to napięcie, o których będziemy mówili, dlatego w tytule zaznaczyłem, czy to są religie siostrzane, więc właśnie mamy do czynienia z relacją rodzeństwa niemalże, czy wrogie. I to jest, myślę, ciekawe. I chcę powiedzieć, że ja nie będę mówił w sposób tradycyjny, to znaczy mówiło się kiedyś tak, że w tym chrześcijańskiej narracji, za tydzień sobie o tym opowiemy więcej, że Żydzi to są ci, którzy nie są chrześcijanami, tak? Czyli ci, którzy nie uznali w Jezusie Mesjasza obiecanego, którzy nie uznali w Pawle tego genialnego apostoła narodów, którzy, co gorsza, to jest już ten antyżydowski czy antysemicki wywód, że Żydzi to są ci, którzy zabili Boga, zabili Jezusa, którzy no, Pawła prześladowali, spowodowali też śmierć wielu apostołów i tak dalej. Więc taka narracja, bym powiedział, sekciarska, czy taka no bardzo apologetyczna mnie nie będzie interesowała. Będę się starał przekazać Państwu w miarę zobiektywizowany obraz, tak? Czyli nie będzie to perspektywa chrześcijańska, mówiąca właśnie o tym, o czym wspomniałem, że Żydzi to ci, którzy nie uznali Jezusa, ci, którzy zabili Boga i tak dalej, i tak dalej. A z kolei perspektywa żydowska byłaby taka, że no Jezus to jest ten, który został zawłaszczony przez chrześcijan, który został, no, zwłaszcza w XIX, XX wieku były takie próby arianizacji Jezusa, tak? Czyli Jezus nie miał nic wspólnego z judaizmem, Paweł nie miał nic wspólnego z Żydami, tylko to była nowa religia właśnie, czyli tego rodzaju przeciwstawienie mnie nie interesuje. No więc jak to ten mój wywód będzie wyglądał? W pierwszym punkcie chciałbym, no już Państwo znacie moją metodę, że zawsze muszę mieć trzy punkty, więc pierwszy punkt to będzie czasy Jezusa, czyli judaizm i religię Imperium Romanum na przełomie er. To co przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w kręgu kulturowym chrześcijaństwa, mówić o przed Chrystusem i po Chrystusie. Żydzi nie uznają tego typu kalendarza, więc mówimy neutralnie. Nasza era przed naszą erą, więc to mnie, będzie mnie interesował ten okres. W drugim punkcie chcę Państwu przedstawić to wszystko oczywiście schematycznie, także jeżeli dla kogoś to będzie odrzucające, jako zbyt upraszczające, to proszę mieć to na uwadze, że mamy do dyspozycji jednak określony tylko wymiar czasu i potem można będzie te informacje, które podam, pogłębić w lekturach. Więc ten Nowy Testament to będzie drugi punkt, jako pismo żydowskiej sekty,
czy dokument założycielski chrześcijaństwa. Jak zresztą z każdym tekstem tak jest. Z jakim nastawieniem czytamy artykuł, lubimy autora albo nie lubimy, zupełnie inaczej to przyjmujemy. Jak czytamy naszego ulubionego autora, jego powieści, to oczywiście uwielbiamy, jak nie, to odrzucamy. Więc tak samo można na chrześcijaństwo spojrzeć, tak? Jako na tekst ważny, inspirujący, jako wskazówkę do życia, albo jako właśnie zapis czegoś zdrożnego. To nad tym się chwilę zastanowimy. No i trzeci, żeby ten wywód może nazbyt abstrakcyjny trochę sprowadzić na ziemię, to na przykładzie kilku świąt chcę Państwu przybliżyć fakt, że religie zbliżają się do siebie albo oddalają przede wszystkim nie poprzez lekturę tekstów, nie poprzez wykłady takie jak nasz, no bo no, umówmy się, jesteśmy elitą, tak? Ile ludzi może dzisiaj wykładać w taki sposób albo słuchać takich wykładów? Mało ludzi. Przeważnie ludzie kształtują swoje wyobrażenie o innych religiach czy o swojej religii no, w świątyniach, czy to będą synagogi, czy kościoły, czy meczety, no i tam się dowiadują. Zależy od tego, jaki światły jest ten ksiądz, czy imam, czy rabin, o tym, co myśleć o innych. Więc to jest wyjątkowa sytuacja, więc proszę też się nie dziwić temu, że często wiedza zdobywana na uniwersytecie różni się od wiedzy zdobywanej właśnie w kościele, czy w synagodze, czy w meczecie. No i tutaj właśnie w tym trzecim punkcie będę o tym mówił, jak zresztą niedawno przeżywana Wielkanoc przez chrześcijan albo Pesach przez Żydów, jak to kształtuje ich sposób widzenia na przykład członków innej religii albo w ogóle własną tożsamość. No i może jak nam czas pozwoli o jakichś innych świętach. Ale to jest najważniejsze, to jest założycielskie święto i dla judaizmu, i dla chrześcijaństwa, dlatego myślę, warto tutaj o tym więcej powiedzieć. No więc część pierwsza, czasy Jezusa, judaizm i religie Imperium Romanum na przełomie wieków. Więc wsiadamy w tej chwili w nasz wehikuł czasu, przenosimy się, zapominamy o historii 2000 lat, która się odbyła i którą pamiętamy z naszego wykształcenia historycznego i znajdujemy się w czasach Jezusa. Komuś być może może pomóc literatura. Ja ostatnio przeczytałem Mistrza i Małgorzata Michaiła Bułhakowa po raz kolejny. Zobaczyłem też film Andrzeja Wajdy, Piłat i inni. Bardzo Państwu polecam i jedno i drugie, bo to nas jakby przeniesie w czasy, kiedy Jeszua, tak po hebrajsku brzmi imię Jezusa z Nazaretu, rozmawia z Piłatem, właśnie namiestnikiem imperatora rzymskiego. I ta scena również dzięki genialnej grze Wojciecha Przoniaka, Jerzego Kreczmara, no to staje się tak plastyczne, że jakby się rzeczywiście przenosimy na tamte czasy. I z czym mamy tutaj do czynienia? Proszę sobie wyobrazić, że nie ma potężnego chrześcijaństwa, nie ma judaizmu, jest religia Imperium Romanum. Cesarze rzymscy są papieżami. Pontifex, to co się zachowało w łacinie, czyli budujący mosty, to była funkcja nie papieża, jak dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest głowa kościoła rzymskiego, to jest właśnie cesarz, który dba o to, żeby między różnymi religiami była harmonia, był spokój, żeby to olbrzymie imperium okalające Morze Śródziemne, wykraczające w kierunku Azji, Afryki, obejmujące cały szereg religii i rzymskich, i greckich, i Dalekiego Wschodu, żeby wyznawcy tych religii czuli się pełnoprawnymi obywatelami. I w tym kontekście działa Jezus jako przedstawiciel bardzo małej religii, nieznaczącej w tym imperium, po prostu religii jednej z grup etnicznych, właśnie Żydów. I jeśli chcemy zrozumieć znaczenie tego, co się
później stało, to trzeba sobie uświadomić, że jest to ta maleńka grupka, z której właśnie wyrosło, rozrosło się chrześcijaństwo. Ale w momencie, kiedy Jezus zaczyna działać, jest on po prostu jednym z wielu wędrujących kaznodziejów. Takim, niektórzy mówią takim wiejskim kaznodzieją, takim rabinem bez wielkiego znaczenia. Potężnymi w ramach judaizmu organizacjami czy takimi instytucjami to była świątynia, to byli kapłani, to była coroczna pielgrzymka tysięcy, wielu tysięcy Żydów z całego właśnie imperium, którzy tam przyjeżdżali i dla nich co było ważne? Właśnie składanie ofiar, właśnie szanowanie kapłanów, którzy tym wszystkim zarządzali. Ważni byli saduceusze, inna ważna grupa, taka arystokracja żydowska, która się kulturowo zasymilowała, miała bardzo bliskie związki właśnie z Rzymianami. Król Herod, który był przyjacielem cesarza, więc to było to, co stanowiło o establishmencie religijnym tamtych czasów, tak? I te grupy funkcjonowały no tak jak i dzisiaj. Istnieje episkopat polski, istnieją proboszczowie, istnieją, no istniejemy my, szarzy ludzie, którzy gdzieś tam słyszymy o tym, ale to nie stanowi o naszym życiu. I Jezus przez swoje nauczanie, i tutaj już dookreślam, na czym polegał jego typ judaizmu, właściwie nie można go zrozumieć bez tego kontekstu. I on wyraźnie zbliża się, najbliżej mu jest do religii takiej kaznodziejów właśnie ludowych, faryzeuszy. Faryzeusze mają złą prasę. Zwykle nawet przymiotnik faryzejski oznacza obłudny, ale w tamtym czasie to była najbardziej poważana grupa. To byli tacy charyzmatyczni, ubodzy duchem, którzy całkowicie oddawali się religii, dla których religia stanowiła centrum ich życia. No i dla Jezusa też. I dlatego, to jest bardzo ciekawe, właśnie ta grupa, z którą Jezus się najbardziej spiera, dyskutuje, jak rozumieć dane słowo, co to znaczy szabat, co to znaczy płacić podatki. To głównie właśnie Jezus się spiera z faryzeuszami, ale Jezus nie jest jednym z faryzeuszy. Jezus jest jednym z tych wędrujących kaznodziejów, tych rabinów, którego nauka i nauczanie trafia do bardzo różnych grup. I co jest ciekawe, to w kontekście może dzisiaj papieża Franciszka jest widoczne. W nauczaniu Jezusa, które znamy z Nowego Testamentu i potem powiemy trochę o tym Nowym Testamencie, jak on powstał i czy jest autentyczny, czy może fałszowany, bo różne są na ten temat opinie oczywiście. Więc Jezus kieruje swoje słowa do marginesu społecznego, właśnie do takich, powiedzielibyśmy, imigrantów, uchodźców, biednych, bezdomnych, bezrobotnych, czyli nie do elity społecznej. Trafia przede wszystkim właśnie do ludzi chorych, no tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, Jezus jest idealnym nauczycielem na czas pandemii, tak? Zwraca się do tych, którzy są najbardziej zalęknieni, którzy się boją o przyszłość. I on mówi, tak, Bóg właśnie ciebie zastraszonego, zmarginalizowanego, nic nieznaczącego w oczach wielkich tego świata, on się do ciebie zwraca, on do ciebie przyszedł. I stąd mamy cały szereg takich zapisów, właśnie, że celnik na przykład, moglibyśmy powiedzieć taki kolaborujący z zaborcą, właśnie on został dostrzeżony przez Jezusa. Jego Jezus powołuje do swojej najściślejszej grupy, tak? Mówi, jak to ja? Mateusz się dziwi, mówi, tak ty, bądź moim uczniem. Kobieta o złej reputacji, Maria Magdalena, którą znamy, którą właśnie sprawiedliwi chcieliby ukamienować. Jezus, niektórzy mówią, że Jezus nic nie napisał. Otóż dla tych sceptyków mówię, że napisał. Otóż pamiętacie Państwo tę scenę w Ewangelii Świętego Jana, jeśli dobrze pamiętam, to jest rozdział 8.
przyprowadzają właśnie Magdalenę, prawdopodobnie pochwyconą na grzechu jawnym, i zwracają się do Jezusa jako tego autorytetu religijnego. Mówi: Mojżesz nam polecił takie kamienować, a ty co? Oczywiście chcieli go złapać na niekonsekwencji, na braku szacunku dla nauczania ojców. I co Jezus robi? Nic nie mówi, pochyla się i zaczyna pisać na piasku. Co on takiego napisał, nie wiemy, bo na piasku raczej, jak w rysunku mandali, on jest narysowany i znika. I tak znikły te napisy Jezusa, ale możemy się domyśleć, że pisał rzeczy bardzo ważne dla tych, którzy stali obok, bo jak popatrzyli, co też on tam napisał, no to na tyle zrozumieli, że odeszli, tak? I nagle został tylko Jezus i ta kobieta. I Jezus co mówi? Kobieto, nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. I ona się wskutek tego przeżycia, że nagle ten rabin, pobożny człowiek jej nie potępia, to był dla niej taki szok poznawczy, że tutaj zamiast ją zapędzić do konfesjonału, do jakiejś pokuty, do różnych praktyk właśnie takich pokutnych, ten mistrz mówi: idź i nie grzesz więcej. I takich zachowań mamy bardzo dużo. Mamy też inne, na przykład z bogatymi. Jest jedno spotkanie z młodzieńcem bogatym, zachwycony tym, co Jezus mówił, tym, co robił, że mówi: mistrzu, ja za tobą pójdę dokądkolwiek chcesz. Jezus mówi: naprawdę? Skoro tak, to sprzedaj wszystko, co masz i wtedy pójdź za mną. No i jak zareagował ten młody człowiek bogaty? Zasmucił się, bo miał bardzo dużo do stracenia. Czyli ludzie, którzy dużo mają, niechętnie szli za Jezusem. Raczej to było przesłanie skierowane dla ludzi ubogich właśnie. Ale nie chcę tutaj stwarzać wrażenia, że religia, którą proponował Jezus, była czymś absolutnie oderwanym od judaizmu. Wręcz przeciwnie. Jezus bardzo precyzyjnie nawiązywał do określonych wątków w judaizmie, i co widać na przykład w czasie jego pierwszego publicznego wystąpienia w synagodze, gdzie poprosił o zwój pisma, rozwinął go i zaczął czytać proroka Izajasza. I zakończył to: dzisiaj spełniły się te słowa. Co to znaczy? On mówi, że ja nawiązuję do religii proroków. To jest właśnie to prorockie nauczanie. I czyli krótko mówiąc, nie można zrozumieć nauczania Jezusa bez Biblii hebrajskiej, bez nawiązania do, jak dzisiaj mówimy, Starego Testamentu, bo to była nie było wtedy Nowego Testamentu, tak? Jezus uczył, interpretował, mówimy o midraszach, czyli takim wyjaśnianiu tego, jak należy rozumieć to, co odziedziczyliśmy. I to jest właśnie ta religia na przełomie wieków. Religia, która nawiązuje do tego rdzenia profetycznego i jednocześnie prorockiego, jednocześnie dystansuje się do rytuału. Mamy tą scenę wywracania stołów z monetami, taki kantor, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, gdzie wymieniano pieniądze. Wtedy Jezus wyraźnie mówi: nie będziecie czynić domu jakimś targowiskiem w domu ojca mego, tak? Czyli się dystansuje na przykład do robienia pieniędzy z kultu. To jest interesujące. To nie jest przypadkowo zapisane, tylko to jest stwierdzenie, że autentyczna religia nie powinna być biznesem. Co dla niektórych dzisiaj to wcale nie jest takie oczywiste. I oczywiście to nauczanie Jezusa nie zakończyło się happy endem hollywoodzkim, zakończyło się tragedią. Moglibyśmy dużo mówić o tym, dlaczego tak się stało, kto ponosi główną odpowiedzialność za śmierć Jezusa. Niektórzy badacze porównują śmierć Jezusa do śmierci Sokratesa. To znaczy, że tak jak Sokrates przez swoje pytania takie dociekliwe irytował establishment miejski Aten, że uznali, że swoim nauczaniem i pytaniami demoralizuje młodzież,
młodzież przestaje darzyć szacunkiem starszyznę miejską, więc trzeba takiego nauczyciela usunąć, no i najlepiej zgładzić, tak? No i tak samo w wypadku Jezusa, tak? Że ci wszyscy, którzy się poczuli zagrożeni jego nauką, uznali, że lepiej takiego nauczyciela się pozbyć. Ale to zostawiamy może na inną okazję. Chcę tylko powiedzieć, że nie można tak naprawdę zrozumieć nauczania Jezusa bez kontekstu żydowskiego. Najlepiej to widać w książce dla tych z Państwa, którzy zechcą pogłębić własną lekturę. Polecam bardzo książki Geze Vermesza. Również w języku polskim są dostępne, ale najważniejsza taka rzeczywiście stanowiąca jakby otwarcie pewnych badań na temat żydowskości Jezusa, to jest Jezus Żyd właśnie, gdzie Vermesz, który jest, był już, zmarł kilka lat temu, no najlepszy chyba znawca pism Qumran, odtworzył właśnie ten kontekst żydowski, porównując go między innymi z odkryciami Qumran, z różnymi innymi grupami społecznymi, ale jak mówię, to jest na inną okazję. Dzisiaj naszym podstawowym zadaniem jest odtworzenie wzajemnych relacji chrześcijaństwa i judaizmu. I teraz przechodzę do drugiego punktu, czyli Nowy Testament, pismo żydowskiej sekty, czy dokument założycielski chrześcijaństwa. Dlaczego takie prowokujące trochę określenie używam pisma żydowskiej sekty? Otóż przez pierwszy, drugi wiek chrześcijaństwo było postrzegane, zwłaszcza to widać w świetle pism historyków rzymskich, Tacyta, Swetoniusza i innych, jako kłótnia wewnątrzżydowska. Nikt nie miał poczucia, że tu mamy do czynienia z jakąś nową religią chrześcijańską. I Nowy Testament, owszem, napisany w języku greckim, tak naprawdę odzwierciedlał życie tej sekty żydowskiej, tak? Stąd jest to określenie nie tyle pejoratywne czy wartościujące, ale określenie historyczne. To były pisma napisane przez Żydów dla Żydów. I najważniejszy korpus, mało o tym myślimy zwykle, bo Nowy Testament, jeśli bym zrobił taki quiz szybki między w naszej wspólnocie dzisiaj wirtualnej, proszę podnieść rękę, kto kojarzy Nowy Testament z Ewangeliami. Sądzę, żebym widział las rąk. Natomiast kto widzi Nowy Testament jako listy Pawła, to chyba niewielu by podniosło rękę. Tymczasem właśnie listy Pawłowe, te 17, kilkanaście listów po prostu, to były pierwsze teksty, które były traktowane jako istotne zapisy budzącej się nowej świadomości religijnej. No i trzeba kilka słów jednak o tym Pawle powiedzieć, tak? Kim on był tak naprawdę. Otóż dla nas pocieszające jest to, że Paweł, tak jak nikt z nas, nigdy nie spotkał Jezusa, tak? Czyli można być bardzo gorliwym chrześcijaninem, nie będąc jednocześnie świadkiem jego życia i śmierci, jak apostołowie inni. Co więcej, z pism, właśnie z tych listów, które dotrwały do nas, do Koryntian, do Rzymian, do Galatów, no te wszystkie znacie Państwo doskonale, wyłania się apostoł, który nie był właśnie tym świadkiem życia Jezusa, ale zawdzięczał swój żar religijny jakiemuś głębokiemu przeżyciu. Znamy to z Dziejów Apostolskich, tej pierwszej kroniki historycznej właśnie wspólnoty chrześcijańskiej. To był jakieś przeżycie mistyczne, nie wiem, spadł z konia, z osła, nie wiemy tego. W każdym razie z prześladowcy stał się wyznawcą. Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Czy Szawle, Szawle, tak? Zmiana. To jest bardzo skomplikowana rzecz. Chcę tylko Państwu uświadomić, że nie wszyscy urodzili się chrześcijanami.
Często jest tak, że ludzie wypominają, że to jest neofita, kiedyś to on robił, no pamiętamy jak to. Nie, otóż właśnie chrześcijaństwo polega na tym, że wszystko zaczyna się od tego momentu, gdy się spotykamy, na przykład na formie wykładu, i zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest jakaś propozycja dla mnie, tak? Czyli listy to jest tak, jakby dzisiaj, jakbyśmy do siebie pisali e-maile, tak? Spotkaliśmy się albo przeczytaliśmy coś i zaczynamy się dzielić tymi wrażeniami. I Paweł właśnie tak szybko reaguje, tak? Mówi, że dla mnie spotkanie właśnie jest takie tajemnicze, mistyczne ze zmartwychwstałym Jezusem absolutnie zmieniło moje postrzeganie rzeczywistości. Czyli można powiedzieć, że taką najważniejszą, najwcześniejszą częścią Nowego Testamentu to są listy człowieka, który przeżył głęboką konwersję religijną. Tak myśleliśmy do niedawna, ale dzisiaj, zwłaszcza dzięki historykom żydowskim, dzięki teologom żydowskim, takim jak Daniel Bojarin i wielu innych, wspomniany już Geza Wermesz, wiemy, że można na Pawła patrzeć nie jako nawróconego chrześcijanina, ale jako na Żyda, który chciał odnowić swoją religię. Czyli jest takim reformatorem judaizmu, moglibyśmy powiedzieć. Więc widzicie Państwo, jak dzisiaj teolog, myśliciel żydowski z chrześcijańskim znakomicie się mogą dogadywać, tak? Jak ty rozumiesz te teksty, a jak ja, właśnie wspomniany Bojarin, nauczył się greckiego po to, żeby czytać w oryginale i żeby z chrześcijanami na ten temat rozmawiać. To jest bardzo interesujące i właśnie Bojarin jest tym żydowskim teologiem, który przypomniał chrześcijanom, że ich specyficzne, oryginalne pisma tak naprawdę są pismami żydowskimi. No nie jest to dla gorliwych katolików, którzy uważają, że tylko katolicyzm jest najważniejsze, odkrycie zbyt zachwycające, no bo się okazuje, że jednak to wszystko jest, przepraszam za wyrażenie, plagiatem, tak? To znaczy, że niczego nie wymyśliliśmy, tylko podjęliśmy coś, co Żydzi już mieli. No i potem mamy cztery Ewangelie, które znowu w świetle najnowszych badań nie są tylko tekstami, które spadły z nieba jako natchnienie, tylko są zapisem wewnętrznych konfliktów różnych grup społecznych. I dlatego jest taki mocny charakter antyżydowski tych pism Ewangelii, zwłaszcza Janowej, też Mateusza, Łukasza i Marka. I to jest coś, co dla chrześcijanina dzisiaj, jeżeli ja czasem mówię o tym, że pisma Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie, są pierwszymi pismami antysemickimi czy antyżydowskimi, to ludzie kręcą głową, jak pewnie większość z Państwa dzisiaj, no jak to? Przecież to jest cudowna, dobra nowina, jak sama nazwa Ewangelion z greckiego oznacza dobra nowina. Otóż proszę Państwa, w tej dobrej nowiny jest łyżka dziegciu. Tą łyżką dziegciu jest właśnie ten nieustanny atak na Żydów i na judaizm. Jeżeli my nie rozumiemy kontekstu, że to jest właśnie dyskusja rodzinna, no to przyjmujemy to jako oczywistą diagnozę judaizmu, jako religii nieaktualnej, usztywnionej, niewrażliwej na potrzeby człowieka. No te wszystkie stereotypy, jakie słyszymy czasem na ambonach poczciwych księży w Polsce, którzy nie mają pojęcia, że Nowy Testament należy odczytywać w kontekście. Należy zobaczyć, że przecież najostrzejsze spory toczymy często z przyjaciółmi, a nie z ludźmi sobie obcymi. Czyli krótko mówiąc, właśnie Nowy Testament i Ewangelie są najlepszym dowodem na to, jak wiele judaizm i chrześcijaństwo łączy. Nie jesteśmy w stanie, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, zrozumieć Ewangelię, listy Pawłowe bez znajomości Biblii hebrajskiej. To jest jak palimpsest, jak taka wielowarstwowa
odkrywka archeologiczna, która dopiero gdy zejdziemy do najgłębszych warstw, rozumiemy, jakie miasto na tym miejscu stało. I tak samo jest właśnie z Nowym Testamentem. Bardzo ważnym, o tym już wspomniałem, dla rozumienia Nowego Testamentu jest również Qumran. Ta wspólnota, która mniej więcej w tym samym czasie żyła, rozwijała się w pobliżu Jerozolimy, przy wjeździe do pustyni judejskiej koło Morza Martwego. Tam w 1947 roku zostały odkryte tysiące fragmentów pism właśnie tej wspólnoty i porównując to, możemy widzieć, że chrześcijaństwo jest właśnie jedną z takich grup żydowskich, które na nowo jakby przeżywało swoją wiarę w jedynego Boga Żydów. O tym będziemy mówić później jeszcze, dlaczego akurat sekta Jezusa przetrwała i tak wspaniale się rozwinęła, a Qumran absolutnie znikł z areny historycznej. Wiemy o nim tylko dlatego, że te odkrycia przypadkowo zostały dokonane. To jest inna sprawa, ale chcę podkreślić jeszcze raz w tej drugiej części, że to, co jest traktowane i słusznie jako dokument założycielski chrześcijaństwa, jest w pewnym sensie dokumentem zapisu życia bardzo małej, skromnej grupki, która rozwinęła się dopiero w III, w IV i w późniejszych wiekach. Natomiast wtedy, w czasach Jezusa, w czasach Pawła, była naprawdę maleńką grupką, nikomu w szerokim świecie nieznaną. No i powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze mamy przed sobą trzecią część, czyli kalendarz liturgiczny Żydów i chrześcijan, podobieństwa i różnice. Myślę, że zamiast rozwodzić się nad poszczególnymi świętami, skoncentruję się tylko na Wielkanocy chrześcijańskiej i na Pasrze żydowskiej, bo tutaj widać właśnie jak w soczewce te podobieństwa między jednym i drugim. Na przykład dla Żydów, którzy, a są tacy, takie grupy ultraortodoksyjne, nie wiem, w Mea'Sharim w Jerozolimie, czy w Brooklynie, w Nowym Jorku, które w ogóle nie mają styczności z chrześcijaństwem i moglibyśmy się dziwić, gdybyśmy powiedzieli, że jak wielu chrześcijan myśli, wielu katolików, zwłaszcza w Polsce, że najważniejszym świętem katolickim i chrześcijańskim to jest Boże Narodzenie. No dla Żyda to by było absolutnym oksymoronem, by nie powiedzieć mocniej, że to jest bluźnierstwo. Jak Bóg może się narodzić, tak? I rzeczywiście akurat Boże Narodzenie z judaizmem nie ma nic wspólnego. To jest święto, które ma swoje korzenie właśnie we wspomnianej religii rzymskiej, która właśnie natalicję obchodziła w połowie grudnia. To było jakby wejście w religię właśnie rzymską. Także dlatego chrześcijaństwem, Bożym Narodzeniem się nie będziemy zajmować. Natomiast chrześcijaństwo i Pascha, to Wielkanoc i Pascha to jest punkt centralny tej mojej trzeciej części. Czym dla Żydów jest Pascha? Pesach. Proszę odpowiedzieć sobie na to pytanie, tak króciutko. I czy to, co ja teraz powiem, czy to odpowiada Państwa intuicji? Otóż Pesach to oznacza przejście, tak? Czyli to jest pamiątka wyjścia z Egiptu. To jest ten moment, kiedy Żyd wspomina i właśnie Pascha żydowska to jest to wspominanie, dlaczego ta noc jest inna, dlaczego dzisiaj się gromadzimy, dlaczego spożywamy takie, a nie inne potrawy, co się wtedy stało. To jest takie uobecnienie tego fundującego, czyli założycielskiego przeżycia wspólnoty żydowskiej. Pesach, czyli to jest moment, kiedy Żydzi ukonstytuowali się, że tak technicznie powiem, czyli zdobyli własną tożsamość narodu wybranego przez Boga. Księga Wyjścia jest tym tekstem, który mówi właśnie o tym, jak naród żydowski przeżył ten moment wybrania, tak, wyzwolenia.
Nie wchodzę teraz, czy to jest prawda, czy to jest mit. To są inne sprawy. Mit ma czasem silniejszą siłę perswazyjną niż fakt historyczny. Dla wierzących Żydów wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, to jest ten moment, który ich jakby zorganizował jako społeczeństwo kochane i wybrane przez Boga. Jaki to ma związek z Wielkanocą chrześcijańską, która się głównie koncentruje na przez triduum, przez te 3 dni na męce i zmartwychwstaniu Jezusa, tak? Moglibyśmy powiedzieć, że związków nie ma żadnych. Otóż ten związek jest ściśle związany z osobą Jezusa Chrystusa, który przeżył przed procesem, przed śmiercią, przeżył razem z uczniami i chciał to przeżyć. Dzisiaj w Jerozolimie jeszcze można zobaczyć to miejsce, wieczernik, czy autentyczne, czy nie, to nie wchodzę w to, ale pobożny chrześcijanin tam może zajść, że tutaj w wieczerniku odbyło się coś, co było właśnie paschą żydowską. Czyli założyciel chrześcijaństwa razem ze swoimi uczniami przeżył dokładnie to samo. To przejście dla niego było równie istotne. Tylko w późniejszych przekazach, już w listach Pawła, to jakby wypełnienie nowym znaczeniem dawnego mitu. Mit żydowski, używam tego słowa nie wartościując, tylko opisowo, stał się mitem przejścia ze śmierci do życia w Wielkanocy chrześcijańskiej. Ale jeżeli nie pamiętamy o tym podkładzie żydowskim, no to niczego nie zrozumiemy z chrześcijaństwa. I teraz problem jest bardzo istotny. No a jeżeli ktoś nie wierzy w chrześcijaństwo, w zmartwychwstanie Jezusa? Przecież nawet w tych tekstach Nowego Testamentu, o których mówiliśmy wcześniej, to nie jest takie oczywiste. Dzisiaj taką figurą paradygmatyczną, takim modelem trudności uwierzenia w zmartwychwstanie jest niewierny Tomasz, tak? Który nie mógł w to uwierzyć. Także jeżeli ktoś z Państwa, ja mam duży kłopot ze zmartwychwstaniem, muszę powiedzieć, bo jest to naprawdę coś, no nie ma dowodów, nie mamy kamery, która by tam to zarejestrowała, nie mamy wiarygodnych świadków i w Ewangelii to wyraźnie widać. Na przykład kobieta nie była, przepraszam panie, ale faktem jest, że kobieta nie była wiarygodnym świadkiem. Mężczyzna musiał coś stwierdzić, tak? No a komu się Jezus zmartwychwstały ukazuje jako pierwszym? Kobietom. Więc to jest bardzo interesujące, tak? Czy to było naprawdę doświadczenie fizyczne, czy jakieś duchowe? No to jest duża trudność. Dlatego z tym zmartwychwstaniem dzisiaj przez właśnie setki lat powtarzania wielkanocnych obrzędów dla chrześcijan to jest oczywiste. Ale i to może na koniec pokażę Państwu, czy przypomnę Państwu ten moment tego gorliwego Pawła, który chciał przekonać sceptycznych Greków w Atenach, do tego, jaką cudowną on religię przynosi, to co on mówił na Areopagu, właśnie na tym miejscu, gdzie się ścierały różne idee. To jest taki, można powiedzieć, modelowy przykład spotkania kultur, dialogu międzyreligijnego. I Paweł, który do Greków się życzliwie zwraca, mówi: jesteście niezwykle religijnym społeczeństwem. Widziałem tyle świątyń różnych, tyle bogów i to jest cudowne, że tak to jest. No, chciałbym dzisiaj jakiegoś księdza słyszeć, który się cieszy, że ma wiele religii naokoło, ale tak Paweł mówił. I mówił co? Ale jest jeden Bóg, którego nie znacie, ale czcicie Go, nieznanemu Bogu. I ja właśnie o tym Bogu chcę wam dzisiaj opowiedzieć. No ich to zaciekawiło rzeczywiście. To było to zainteresowanie zupełnie inne niż właśnie żydowskie, bo tam był ten spór wewnątrz rodziny, a tutaj mamy taki filozoficzny problem. No i
dopóki Paweł mówił o Jezusie, o tym, co mówił, co robił i tak dalej, to było ciekawe, ale jak doszedł do tego, że został zabity i zmartwychwstał, to co Grecy, jak zareagowali? Posłuchamy cię innego dnia. To znaczy, czy innym razem. To znaczy, że bzdury człowieku mówisz. Jak to? Przecież to się... To jest sprzeczne z naszym doświadczeniem. Człowiek umarł i koniec. No więc to jest ten przykład właśnie trudności w mówieniu o zmartwychwstaniu. I myślę, że warto też o tym pamiętać, jeśli zestawiamy religię żydowską, która do dzisiaj trwa, będziemy o tym mówić, o judaizmie rabinackim, czy rabinicznym, trwającym bez świątyni, no i o chrześcijaństwie, które stało się religią opartą głównie na nauczaniu Jezusa Chrystusa. I tylko na koniec, jako taki przedsmak tego naszego spotkania za tydzień, chcę wspomnieć o jednym wydarzeniu, które jest bardzo pamiętane w żydowskiej tradycji, ale w ogóle nie został wymazany z pamięci chrześcijańskiej. To jest zniszczenie świątyni. Zniszczenie świątyni w 70 roku oznaczało tak naprawdę zniszczenie judaizmu opartego na ofiarach w świątyni. I można by powiedzieć, że tak jak wiele innych kultów, no nie wiem, w Meksyku znamy kulty, które nie istnieją, egipska religia nie istnieje, no cały szereg. Dlaczego judaizm istnieje do dzisiaj, mimo że centrum tej religii zostało zniszczone? Bo potrafił dokonać takiej kulturowo-religijno- tożsamościowej wolty i zbudował własną tożsamość wokół tekstu, tak, wokół Biblii hebrajskiej. No i to będzie właśnie religia oparta na interpretacjach. A dlaczego chrześcijaństwo tego nie odnotowało? Bo dla chrześcijaństwa rozumianego właśnie tak w wykładni Pawłowej i Jezusa kult nie był ważny, więc jakby nic się nie zmieniło. I tutaj zobaczymy, jak te dwie siostrzane religie poszły w różnych kierunkach. Jedna stała się dominującą religią w wielu kręgach kulturowych, na przykład naszym europejskim, a inna sobie tak funkcjonuje na marginesach. Dlaczego tak się stało? Czy to jest związane z jakąś wewnętrzną siłą jednej i słabości drugiej, czy też może jakieś inne czynniki tutaj odegrały decydującą rolę. Zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tym i ja spróbuję na te Państwa oczekiwania, gdzie szukać wyjaśnienia, odpowiedzieć na naszym następnym spotkaniu. A teraz mamy jeszcze nasze 13 minut, może 15 na pytania i odpowiedzi. Zamieniam się w słuch. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za taki przykład. Na przykład jest takie od jednego z oglądających. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Czy takie słowa oglądających wskazanie Jezusa mają sens? Jacy ludzie by tak chcieli wziąć winę na siebie i dzieci? Wydaje się fałszywką. Jeśli nie wierzyli, że jest Mesjaszem, to nie zawracaliby sobie tym głowy. A jeśli uważali za Mesjasza, to by się bali takich klątw na siebie. No to jest bardzo podchwytliwe pytanie, w tym sensie, że ono funkcjonuje rzeczywiście w takim przekazie no właśnie antyżydowskim, jako dowód na to, że Żydzi swoim nieszczęściom są sami winni. Dlatego, że przyjęli na siebie winę za skazanie Jezusa, za zamordowanie Go, no to Bóg sprawił, że ich świątynia została zniszczona, że zostali rozproszeni, wymordowani i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, jest to taka wykładnia bardzo antyżydowska, antyjudaistyczna. No i odpowiedź jest jedna, że te słowa są późniejszą rzeczywiście wstawką i interpelacją, jak to się technicznie mówi. I tak jak cały Nowy Testament, cała Ewangelia, zwłaszcza opis męki i
zwłaszcza męki Jezusa, to jest midrasz, to jest opowieść skonstruowana w określonym celu, po to, żeby wzbudzić niechęć do Żydów. No i te słowa, które są absolutnie nieautentyczne, to nie ma nic wspólnego z prawdą, tak samo jak te słynne 30 srebrników Judasza, za które kupiono jakieś tam pole i tak dalej. To są wszystko takie haggady, czyli takie opowieści właśnie, których celem jest wzbudzenie emocji w odbiorcy. No i trzeba powiedzieć, że te akurat fragmenty, jak ten przywołany przez naszego widza, czy słuchacza, czy słuchaczkę, no, funkcjonują bardzo głęboko. Znaczy, jeżeli mowa jest o relacjach chrześcijańsko-żydowskich, to zaraz przypomina się właśnie to, że Kajfasz przecież robił wszystko, żeby Jezusa skazać, a Judasz go zdradził, a Żydzi sami przyjęli na siebie tą krew niewinnego przelaną i tak dalej. No to są konstrukcje literackie, teologiczne, niestety mające bardzo długi żywot i zachęcam i pytającego, i wszystkich, żeby nie na tym się koncentrować, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. To jest jeszcze pytanie trochę chyba nawiązujące do przyszłotygodniowego wykładu. Czy mógłby się pan pochylić nad tym, co współczesny judaizm ma wspólnego z tym starotestamentowym? Więc tak, judaizm świątynny, jak rozumiem ten starotestamentowy, no to jest też pojęcie, które sądzę jest trochę mylące, bo Żydzi nie mają pojęcia Starego Testamentu, tak? Dla nich jest po prostu Biblia, nasz najważniejszy tekst. Więc można powiedzieć, że judaizm do 70 roku, czyli ten judaizm świątynny, w dużej mierze koncentrował życie religijne Żydów i w Palestynie, i w diasporze wokół ofiar. Czyli tak jak dzisiaj dla muzułmanów jednym z elementów określającym tożsamość muzułmańską jest pielgrzymka do Mekki, tak dla Żyda ta niecoroczna, bo to było niemożliwe, ale przynajmniej raz w życiu dobrze byłoby być w świątyni i tam złożyć ofiarę. Zależy od możliwości, czy ze zwierzęcia, czy z ptaka i tak dalej. Więc to oczywiście określało również świadomość religijną, tak? Żyd to jest ktoś, kto przede wszystkim składa ofiary miłe Bogu, Bóg je przyjmuje i w ten sposób jakby tworzymy naszą wspólnotę wokół tego miejsca kultu. Natomiast po zniszczeniu świątyni, i to będziemy rozważać za tydzień, tym miejscem organizującym życie wspólnot żydowskich był tekst. Był tekst, który był interpretowany, który był wskazówką, jak żyć. To powstała mniej więcej w tym samym czasie jak Nowy Testament Miszna, czyli taki zbiór właśnie praw, co to znaczy być Żydem, jak przestrzegać kaszrut, czyli te przepisy właśnie czystości, spożywania w taki, a nie inny sposób, no, świętowania szabatu, świąt poszczególnych i tak dalej. Więc to rabini jakby pomagali ludziom przestrzegać tych praw w codziennym ich życiu, czasem w sytuacji zdominowanej przez inne religie, nie wiem, Dalekiego Wschodu czy te religie rzymskie, a później, to też o tym będziemy mówić, to są te księgi, 30 parę tomów, olbrzymie zbiory właśnie praw, ale też interpretacji pisma, czyli Talmud jerozolimski i babiloński. To są te olbrzymie korpusy tekstów, które tak naprawdę są sposobem przeżywania swojej żydowskości poprzez interpretację tekstów. I to jest bardzo fascynujący temat, ale może, żeby to zobrazować, jest na jednym z uniwersytetów kanadyjskich taki ciekawy
zbiór właśnie Talmudu, gdzie można poszczególne komentarze sobie czytać i jest taka krateczka wolna. Jak się na to kliknie, to tam pisze, że tutaj jest miejsce na twój komentarz. Tak? Czyli Żyd jest kimś, kto twórczo, często przez sprzeciw, przez dyskusje z ojcami, z matkami przeszłości, tworzy własną religię, właśnie dyskutując ciągle z tekstem. To jest ta nieustanna hermeneutyka, nieustanny dialog z przeszłością. I dlatego tych judaizmów jest bardzo dużo. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć przynajmniej 6 czy 7 różnych judaizmów. Nie ma jednego judaizmu. Można powiedzieć, że ile Żydów, tyle judaizmów. Tak? I to jest fascynujące, że ta religia tak mocno akcentująca indywidualny sposób interpretacji przetrwała i jest tak żywotna. Jest inny judaizm Żydów polskich oczywiście, dzisiaj zredukowanych do naprawdę nielicznej diaspory, a inny jest judaizm Żydów w Stanach Zjednoczonych, gdzie ich jest 5 milionów i tam najbardziej się rozwija ten judaizm właśnie reformowany, pozostający w dyskusji ze światem, z kulturą, a zupełnie inaczej w państwie żydowskim, czyli w Izraelu, gdzie można powiedzieć judaizm, zwłaszcza ten ultraortodoksyjny, ma cieplarniane warunki. Państwo otacza go opieką, takim kokonem, więc wystarczy być pobożnym Żydem i nie trzeba pracować. To jest też pewien taki przytyk do tych, którzy z religii żyją. No, tak jak zdarza się niektórym katolikom w Polsce, tak? Że można żyć nie pracując, a tylko wystarczy, że się deklaruje swoją wiarę. No ale to są takie polemiczne, może niepotrzebne w tej chwili akcenty z mojej strony. Jeszcze może jakieś pytanie? To mamy jeszcze jedno pytanie. Tym razem o jezuitów. Czy zakon jezuitów to żydowska sekta w kościele rzymskokatolickim? Jak pan scharakteryzuje jezuitów, którzy posługują się relatywizmem moralnym w odniesieniu do biblijnych chrześcijan? To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście tam w tym pytaniu jest zgromadzonych, przepraszam pytającego czy pytającą, dość wiele stereotypów i uprzedzeń i takich... No, nie chcę oceniać, ale no, rozumiem, że przede wszystkim pytający czy pytająca chce się dowiedzieć, co ja o tym myślę. Otóż po pierwsze, jezuitów i Żydów łączy to, że jedna i druga grupa jest wyjątkowo znienawidzona przez ludzi tworzących spiskowe teorie dziejów. W XVII wieku powstał taki bestseller, do dzisiaj zresztą wydawany, Monita Secreta. To jest taka fałszywka napisana przez Hieronima Zachorowskiego, byłego jezuitę, który no, z urazami odszedł z zakonu i napisał taki właśnie pamflet, paszkwil na zakon jezuitów, że jezuici tak naprawdę to robią wszystko, żeby zapanować nad światem i mają cały szereg przewrotnych technik właśnie takiego jezuickiego sprytu, relatywizmu moralnego, no w ogóle wszystkie, cały katalog grzechów w tym piśmie można przeczytać. A jeśli chodzi o Żydów, to oczywiście osławione protokoły Męców Sionu, fałszywka rosyjskiej ochrany, która zrobiła furorę światową. Jest dostępna również online w języku polskim, we wszystkich możliwych językach. I wielu ludzi dzisiaj myśli o Żydach i judaizmie przez pryzmat tego straszliwego paszkwila, czy no pisma okropnego, krótko mówiąc, antysemickiego, najbardziej przewrotnego, gdzie tajemniczym mędrcom Syjonu, Sanhedrynowi przypisuje się właśnie chęć zapanowania nad światem. I co ciekawe, w tym protokole mędrców Syjonu, mówię dość tak
wyczerpująco o tym, bo ostatnio się tym zajmowałem, więc to jest bardzo interesujące, jak kreatywni są ludzie, zwolennicy spiskowych teorii dziejów, którzy potrafią wszystko wytłumaczyć właśnie, że albo żydowski spisek, albo jezuicki, albo nie wiem, co tam jeszcze, Gates. No, wiecie państwo, nie chcę się nad tym rozwodzić, ale dziękuję za pytanie, bo umożliwia mi dotknięcie tematu, przed którym ostrzegam po prostu. Nie należy ulegać fantazjom, najlepiej zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i regularnie wsłuchiwać się w wykłady ekspertów, potem pogłębiać tę wiedzę, a nie uciekać się do łatwych wyjaśnień, jakich nam dostarczają różni hochsztaplerzy, których niestety jest coraz więcej, docierają również przez te przekazy technologiczne do nas. I to pytanie jest poniekąd przykładem tego. Bardzo dziękujemy za odpowiedź i to chyba świetny akcent na zakończenie i nie możemy się doczekać następnego wykładu za tydzień. Bardzo ja też dziękuję. Się bardzo cieszę na spotkanie, na pytania. Bardzo państwu dziękuję, wszystkim oglądającym i do zobaczenia. Do zobaczenia.